Szanowni Państwo, jednym z miejsc, gdzie funkcje trygonometryczne i pewne ich własności bardzo ładnie się wykorzystuje, jest oczywiście geometria klasyczna, w szczególności ten kawałek geometrii, który nazywa się rozwiązywaniem trójkątów. Rozwiązywanie trójkątów to szukanie nieznanych rzeczy w trójkącie, jeśli znamy pewne inne rzeczy. Na przykład możemy mieć dane długości trzech boków w trójkącie i chcemy wyliczyć, ile wynoszą jego kąty. Albo możemy mieć dany kąt w trójkącie i dwa boki, które leżą na jego ramionach i chcemy znaleźć trzeci bok i pozostałe kąty. I tak dalej, i tak dalej. Niezwykle przydatne w rozwiązywaniu trójkątów są dwa twierdzenia, o pierwszym z nich teraz sobie powiemy. Jest to tak zwane twierdzenie sinusów. Proszę Państwa. Zacznę od sformułowania twierdzenia, ponieważ twierdzenie dotyczy geometrii, nie zaskakuje nas, że będzie rysunek. W tym twierdzeniu, proszę Państwa, występuje trójkąt i okrąg opisany na nim, co się bardzo kłopotliwie rysuje, jeśli chce się ten rysunek wykonać ładnie, dlatego ja narysuję coś troszkę innego. Narysuję okrąg i trójkąt wpisany w niego. Co się wydaje to samo, ale to nie jest zupełnie to samo, bo ja najpierw narysuję mniej więcej okrąg, a potem narysuję trójkąt. Dużo łatwiej wpisać trójkąt jakiś tam w okrąg niż na odwrót, niż opisać okrąg na trójkącie, przynajmniej odręcznie. Zatem wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że to, co ja narysowałem, jest okręgiem. Nawet nie musicie Państwo tej wyobraźni tak bardzo wysilać, jest to prawie dokładne. I teraz narysujmy jakiś trójkąt wpisany w ten okrąg. Ważne jest, że jest to trójkąt dowolny. Gdyby to był trójkąt prostokątny, czy jakiś równoboczny, czy inny, byłoby łatwiej. Ja nie zakładam, że ten trójkąt jest jakiś szczególny w żaden sposób. Proszę Państwa, oznaczmy sobie boki tego trójkąta, na przykład literami A, B i C. Naprzeciwko kąta A tradycyjnie zaznaczymy kąt alfa, naprzeciwko boku B tradycyjnie kąt beta, naprzeciwko boku C tradycyjnie kąt gamma. Nie będę tego pisał na tablicy, ale w sensie rysował na rysunku, ale R to będzie długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. I przy tych oznaczeniach możemy napisać równość następującą. Okazuje się, że jakikolwiek trójkąt jest wpisany w okrąg o promieniu R, albo na jakimkolwiek trójkącie opiszemy okrąg o promieniu R, zachodzi następująca równość. Stosunki każdego z boków, długości każdego z boków do sinusa kąta leżącego naprzeciw są sobie równe. Co więcej, są one równe średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie. Proszę Państwa, dwa słowa o zastosowaniach tego twierdzenia. Tak jak wspomniałem, standardowym zastosowaniem, bynajmniej nie jedynym, ale standardowym zastosowaniem jest rozwiązywanie trójkątów. Przykładowo, jeśli mamy w trójkącie dane kąt i bok leżący naprzeciw tego kąta i coś jeszcze, na przykład jeszcze jeden kąt lub jeszcze jeden bok, to możemy wykorzystać twierdzenie sinusów, żeby rozwiązać ten trójkąt, czyli znaleźć wszystkie pozostałe boki i kąty. Podobnie, jeśli mamy w trójkącie dane na przykład jeden bok i dwa kąty, którekolwiek. To nie jest jedyne zastosowanie twierdzenia sinusów. Innym zastosowaniem twierdzenia sinusów jest następująca rzecz, jest to prosty wniosek z tego twierdzenia. Ponieważ mianowicie przynajmniej dla trójkątów ostrokątnych, to można tak łatwo wypowiedzieć, dla trójkątów rozwartokątnych trzeba się troszeczkę bardziej napracować, a dla trójkątów ostrokątnych jest to natychmiastowy wniosek, ponieważ dla kątów ostrych sinus jest funkcją rosnącą. Im większy kąt, tym większy sinus. Zatem dla trójkątów ostrokątnych natychmiastowym wnioskiem jest to, że im większa długość boku, tym większy sinus, a zatem tym większy kąt, czyli naprzeciwko najdłuższego boku w trójkącie leży największy kąt, naprzeciwko najkrótszego najmniejszy kąt. W przypadku, jak trójkąt jest rozwartokątny, sprawa się minimalnie komplikuje. Nie chcę w to wnikać w tej chwili, to również ta zależność jest prawdziwa, ale ten dowód nie jest taki natychmiastowy. Tak więc, proszę Państwa, wiemy już, jak wygląda twierdzenie sinusów. Wiemy mniej więcej, do czego można je wykorzystać i na razie nam to wystarczy. Dziękuję.